Przed momentem zakończyło się pierwsze sobotnie spotkanie PKO Bank Polski Ekstraklasy między Krakowią a Rakowem Częstochowa i zapraszam teraz do krótkiego podsumowania tego meczu, gdyż działo się. Cóż to był za mecz? Cóż to był za mecz? Powiem szczerze, że zawsze przed weekendem i kolejką Ekstraklasy sprawdzam sobie potencjalne mecze, które mógłbym tutaj omówić i zazwyczaj łapię się na tą pułapkę, że wybieram te zespoły, które grają najlepiej. Miałem gdzieś w planach omówić mecz na przykład Górnika z Wisłą Kraków, a kompletnie zlałem ten mecz Wisły Płock z Wartą, co było oczywiście moim błędem i od razu się do tego przyznaję, gdyż mecz Górnika z Wisłą był tragiczny i mecz Warty z Wisłą Płock był w miarę okej, bo tam chociaż padały bramki. Tak dzisiaj właśnie w sobotę jakoś też nie brałem pod uwagę tego meczu Krakowi z Rakowem, bo nie do końca ta cała otoczka mnie interesowała, natomiast jak tak się dłużej nad tym zastanowiłem, no to Raków jest ostatnio w naprawdę świetnej formie, natomiast Krakowia również. Dodając do tego fakt, że przecież Krakowia w poprzednim sezonie trzykrotnie wygrała z Rakowem w starciach, bo dwa razy w lidze i raz w Pucharze Polski po rzutach karnych, to tym bardziej to spotkanie mnie ciekawiło. I co tu dużo mówić, no Raków zaraz obok Górnika Zabrze, chociaż ten Górnik Zabrze ostatnio pokazał, że może zdarzyć mu się wpadka, to według mnie dwa najlepiej grające zespoły w tej lidze w tym sezonie aktualnie. I patrząc na Raków na przykład w Bielsku Białej, gdzie rozbił pod Beskidzie 4-1, patrząc na Raków, który wygrał gładko w Gdańsku, patrząc na Raków, który wygrał swobodnie z Zagłębiem, no to dużo sobie obiecywałem przed tym spotkaniem i tak przez 15 pierwszych minut byli skuteczni, strzelili dwie bramki, było 2-0 i wydawało się, że Raków jest w stanie jeszcze więcej tych bramek strzelić, gdyż, mówię, pierwsze dwie wpadły po bardzo łatwych akcjach. I Raków ogólnie dobrze się prezentował, tylko że w pewnym momencie, gdy właśnie wydawało się, że Krakowia nie ma praktycznie żadnych atutów w tym spotkaniu, to właśnie Krakowia ruszyła do ataku. I plus dla niej, że całkiem szybko odpowiedziała, bo Filip Piszczek z rzutu rożnego trafił z główki. I muszę też przyznać, że od momentu, kiedy Raków właśnie objął dwubramkowe prowadzenie, trochę dziwnie zaczęła grać defensywa częstochowian. Dużo gubili się wszyscy zawodnicy z całej formacji defensywnej. Nawet Petraszek, który zazwyczaj jest ścianą nie do przejścia, dzisiaj czasami dawał się mijać niektórym zawodnikom Krakowi. Bardzo dobrze zagrał Fiolić, tak między innymi, i pomijam tutaj gola z 97 minuty, ale ogólnie w pierwszej połowie miał dużo strzałów i ogólnie Krakowia o dziwo, chociaż kto wie o dziwo, no przecież Krakowia nie przegrała do tej pory żadnego meczu w lidze. Raków przegrał chociażby w pierwszej kolejce. I Krakowia rzuciła się na Raków i też trzeba tutaj zaznaczyć, że bardzo dobrą postawą wykazywał się dzisiaj bramkarz Rakowa Częstochowa Jakub Szumski, który naprawdę sromotnie stał na posterunku i przez większy czas spotkania ratował tyłek. Ale nie byłbym tutaj sprawiedliwy, jeśli nie wspomniałbym jeszcze dokładniej o bramkach Rakowa Częstochowa, gdyż były to bramki wyjątkowej urody i wyjątkowego zamysłu, gdyż pierwszy gol w ogóle był dość zaskakujący, bo Petraszek strzelił gola po wrzutce Tijanicia, który potem również zaliczył bramkę, tutaj zaliczył asystę. Petraszek, który w akcji, to był gol z gry i stał Petraszek był ustawiony na ataku w ogóle, bo był stały fragment gry dla Rakowa. Petraszek został i w tym ustawieniu w ogóle okazało się, że Petraszek był napastnikiem i dograno do niego piłkę, został bardzo mocno nieupilnowany przez obrońców Krakowi i bardzo łatwą sytuację miał do strzelenia gola, strzelił bramkę, ale też trzeba docenić asystę Tijanicia, który potem pokazał, że tą nogę ma świetną, bo strzelił gola Stadiony Świata. Gol Stadiony Świata 2-0. I wydawało się, że Raków, mówię, miał wszystko pod kontrolą. Potem Krakowia rzuciła się do ataku. I pierwsza połowa była wybitna. Pierwsza połowa była świetna. Jeśli
po raz kolejny powinienem uderzyć się w pierś. Cieszę się, że obejrzałem to spotkanie w całości i że to właśnie je wybrałem do omawiania. Natomiast druga połowa była już trochę słabsza ze względu na na przebieg, natomiast tych sytuacji było dalej tak samo dużo. I okazuje się, że pomimo tego, że Raków prowadził 2-0 i roztrwonił to prowadzenie, że zagrał potem słabo, natomiast wcale tak nie było. Dalej Raków stwarzał dużo sytuacji, był groźnym rywalem, mógł nawet podwyższyć stan prowadzenia, jedynie nieskuteczność zaważyło na tym, że nie wygrali tego spotkania, natomiast Krakowi ten punkt się należał, bo grali do końca i nawet ostatnia akcja meczu, gdzie był ten VAR, był gol po spalonym na początku, bo nawet komentatorzy tak pokazywali, okazało się jednak, że tego spalonego nie było, gdyż któryś z zawodników ustawiony wyżej od kamery miał jeszcze postawioną stopę i dobrze, że sędziowie na VAR-ze to wychwycili. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o drugiej połowie, to, że była dość chaotyczna w pewnych momentach i trochę ciężko się to oglądało, ale całe spotkanie było naprawdę świetne i wybitne i jestem szczęśliwy, że je obejrzałem w całości i że nie wyłączyłem go w 95 minucie na przykład. Gola na 2-2 oczywiście strzelił Fiolić, który był w całym tym spotkaniu bardzo aktywny. Przejdźmy natomiast do zawodników tego spotkania. Jeśli chodzi o plusy w Krakowi, wyróżniłbym Fiolicia, Hankę, Rapę, wyróżniłbym Pelewan Amersforta. Ogólnie Krakowia pokazała charakter. Natomiast jeśli chodzi o Raków Częstochowa, przede wszystkim Tijanić, Petraszek oraz Szumski. Dziękuję bardzo.